Cześć, witajcie, z tej strony Piotrek i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro Reignited Trilogy. Słuchajcie, jesteśmy w ogrodach południa, zakończyliśmy ostatnio świat wiosennej jutrzenki, aczkolwiek został nam jeszcze szlak do przelecenia, myślę, że zostawimy sobie go na później, najwyżej będziemy się wracać. Tak, mamy jeszcze poziom ze Sparksem. Smoku, przetrwałeś nadspodziewanie długo, ale nie masz pojęcia, jakie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają. Radzę ci brać pod pachę znalezione jaja i tego wyleniałego kocura i zabierać się do domu, póki jeszcze możesz. Chodzi mi wyłącznie o twoje dobro. Na pewno. Dobrze, słuchajcie, więc jesteśmy w kolejnej krainie, która zaprowadzi nas do nowych światów. Oczywiście w tym świecie głównym mamy 400 gemów oraz 5 jaj do zebrania. Za co zaraz się przekonamy. O, widzimy, jest Hunter, już na nas czeka. Hej, Spyro! Zoe powiedziała mi, że jeśli trafimy w to cudeńko, portal się otworzy. Może spróbuj upuścić na nie kamień. Okej, dobra. Czyli ta sama zasada co z... Po podniesieniu kamienia, użyj akcji, by wycelować. Chciałem! Czyli ta sama zasada co w części drugiej. Zaczarowane wieże. Okej, ale tam na razie się nie udajemy, dopiero później. Najpierw, słuchajcie, zbierzmy sobie wszystko tutaj. Dobra. O, jest skrzyneczka. Mam jeszcze dwie butelki. Spoko. Słuchajcie, balony możemy wracać w każdym momencie. Możemy również przenieść się do wiosennej jutrzenki, jak również do lochu baza w każdym momencie, kiedy chcemy. Dobra. O, jaskinia. Tutaj. Lodowy szczyt. A, lodowy szczyt. No tak. Podobną nazwę miał poziom w części pierwszej. Okej. Jajo! Migacz. Okej, dobra, 32 jaja już zebrane. Zobaczmy teraz, co jest, co kryje się tutaj. Dobra. Słuchajcie, o, jest! Tutaj uwolnimy sierżanta Birda. Tu jest skrzyneczka, której nie zbierzemy, musimy mieć super moc. Która jest dostępna tam wyżej, zaraz po nią pójdziemy. Ale najpierw... Dokładnie, jest znowu jajcarz. Oddawaj, Jajo. O, easy peasy. Trixie. Dobra, 33. Zobaczmy teraz tutaj... Obok są gemy jeszcze. Tutaj też jest? Jest. Żeby nie zostawić, bo potem będziemy latać i szukać. Dobra. Bankier, dzień dobry. Spyro, mój druhu! Czarownica przyłapała tego pingwina na zabawie rakietami w fabryce fajerwerków. Jestem skłonny przekazać go w twoje ręce, jeśli tylko zechcesz uiścić drobną opłatę. 700! Nie teraz. Drogi Spyro, powinieneś zapłacić. Założę się, że biedak tęskni za fiordami. No pewnie tak, ale zostawmy sobie to na potem. I tak jeszcze będziemy musieli tutaj przyjść. A z tego co wiem, on przyda nam się dopiero przy zaczarowanych wieżach. Tak. Dobra, tutaj mamy skrzyneczkę. I na górze jest portal. Gdy zobaczysz drabinę lub ścianę do wspinania, wskocz na nią i chwyć się szponami. Tak, to z drugiej części to wiemy, tak, dokładnie tak. Nabyliśmy tę umiejętność, upiorne bagno. Tam też się przeniesiemy, ale jeszcze nie teraz. O, buteleczki. Dobra, wbijajmy na schodki i na górę. Musimy iść po tę supermoc. O, jest, tutaj, dokładnie tak. Bambusowy taras. Nice. A jaki ładny portal.
To jest jeden z moich ulubionych poziomów, jeśli chodzi o wystrój. To o wystrój? O wygląd bardziej. No, o wygląd chyba. Dobra, tutaj mamy takie... nie wiem, donice, wazy, takie wazony kamienne, które musimy zniszczyć. Hej, Spyro! To super moc Turbo Ognia. W każdej skrajni można znaleźć więcej podobnych supermocy. Może sprawdzisz, jak działa to cacko, niszcząc donice? Wydawało mi się, że jakiś nosoróg ukrył w nich jajo. No, dokładnie tak. Więc... zniszczmy sobie pierwszą, drugą, trzecią i ostatnią. Pyk. Dokładnie tak, Mati, o, Mateusz. Okej, 34, spoko. Więc pospierajmy teraz gemy. Musimy oczywiście pamiętać, żeby wrócić się do tej skrzynki z naszą supermocą. Aczkolwiek tutaj jeszcze czeka na nas troszeczkę gemów. Tutaj jest szlak, który jest jeszcze nieodblokowany. Nie mamy 36 jaj. Dzień dobry. Poziom ze Sparksem. Ogólnie poziomy ze Sparksem odblokowują się po pokonaniu bossa z danej krainy. Także moglibyśmy wrócić się już do wiosennej jutrzenki, aby przejść poziom ze Sparksem ten pierwszy. Ale myślę, że zrobimy sobie w ten sposób, że w jednym odcinku przejdziemy 4. O ile starczy nam czasu. Albo ewentualnie będą 2 odcinki, że przechodzimy po 2 poziomy. Modest, Amaro. Dobra, 35. Teraz tak. Gdzieś kryje się jeszcze Jayo. Musimy znaleźć gdzie... A, właśnie, wiem! Wiem, gdzie się kryje jeszcze Jayo. Nie byliśmy w tej wodzie, ani tutaj... A, właśnie, nie pływaliśmy jeszcze w ogóle. A tutaj są dwa jakby takie akweny, w których możemy popływać. Dzień dobry. Dziękuję. Słuchajcie, wbijmy się tutaj w tę przełęcz. Ten kanał. Bardziej. Dobra. Aj, nie zdążyłem. Dobra, i mamy jeszcze jedną butelkę. Dobra, tutaj wszystko. Więc zostało jeszcze tutaj. O, bo tutaj żeśmy ominęli, w ogóle żeśmy tutaj nie wskoczyli. O, pięknie. Dobra. O, Dawid! <głos> 5 na 5, dobra, super. 36 jaj. Także teraz zostały nam tylko gemy. Mam nadzieję, że będą wszystkie. Dyszka? Nie, 3. O, jest 1. A nie, 1. Okej, okay, dobra, super, 400. Poziom ukończony w 100%, więc słuchajcie, teraz udamy się na pierwszy poziom. Nie na zaczarowane wieże, lecz myślę, że na lodowy szczyt. To będzie jeden fragment, którego nie lubię. Troszeczkę. Znalezionych skarbów 400, 5 jaj, 0 żyć do kolekcji i 0 punktów umiejętności. Ten poziom jest dosyć długi z tego co pamiętam, dlatego że on ma jakby, tak jak pamiętacie, był poziom z chmurami. Tam też było wiele takich dodatkowych misji. Ten też ma kilka takich. Ma się ze mną przywitać? Chyba nie. HAL! On jest normalny? Miałem dziś łowić z Dagiem w Przeręblu, ale nosorogi zablokowały ścieżkę i nie mogę się przedostać. O. Próbowałem porozbijać bloki strzelając działa, ale to działo nie strzela prosto. Od rana nie mogę w nic trafić. No to my się tym zajmiemy, Bobie. Dobra. Możemy obniżać lufę, jak ją podnosić oraz sterować... aha. O, dokładnie tak. Dobra. Odblokowaliśmy sobie wir, więc zaraz tam polecimy. Ale najpierw... te TNT trzeba odsunąć. Ała, wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze jeden. Dobra,
Jeszcze tą wronę musimy trafić w takim razie. Cokolwiek to jest. A z tą muzyczką mam największe wspomnienia. Właśnie z trójki, z części trzeciej. A to dlatego głównie, że zagrywałem się najbardziej w część trzecią. Dobra, przyszły 25. Tak. Ogólnie słuchajcie, tam jest poziom dalej. Tam jest ogólnie zakończenie poziomu. Także, tak jak wam mówiłem, że po zakończeniu poziomu możemy przenieść się na sam jego początek z powrotem i z początku na sam koniec. Tutaj jest winda, która nam się odblokuje po przejściu całego poziomu. Może nawet nie winda, tylko bardziej taki wyciąg linowy, no, coś w tym stylu. Dobra, dzień dobry. Trzeba uważać na te dynamity. O, chodź. Dobra, gemik. Tutaj jeszcze został. Dobra, tutaj wszystko. Idźmy na drugą stronę. Dzień dobry. O nie, on strzela. Nie lubię ich. One taką serią strzelają, tak. Dobra, na górę. Siema. Okej. Ratunku. Dobra, słuchajcie, jak możecie zauważyć, tutaj jest pęknięcie. Więc musimy, nie możemy ogólnie na lodzie skakać, nie możemy podskoczyć na lodzie, więc musimy tam dolecieć. Dokładnie tak. Nie wiem, czy tutaj od razu teraz wpływać, czy może... No dobra, wpłyniemy. Aha, dzień dobry. Dobra, obawiałem się, że będzie tutaj bardzo słaba widoczność, a jednak jest spoko. Dobra, mamy tutaj gemy, które byłoby widać tutaj z góry. O. Okej, chyba wszystkie. Mi się wydaje. Dobra, to musimy teraz się oczywiście wrócić, dlatego że stamtąd innego wyjścia nie ma. I idziemy dalej. No patrz, no właśnie o to mi chodziło. Fajansiarz jeden. Dobra. Ała! Goni! No dobra, trzeba szukać pingwinka. Cokolwiek to jest, o nie. Nie. Szukałem pingwinka. Może gdzieś tam jest. Nie ma. No dobra. Zaryzykujmy, słuchajcie. Ewentualnie może rozejrzyjmy się, może z tej strony najpierw pójdźmy. Dobra. Chcę pingwinka! O! Jest! To jest kaczka bardziej. Kaczka tutaj? W takiej mroźnej krainie? Gień! Dobra, okej. Okay. O! Rozwaliła się ta skrzynka. Spoczko. Teraz tak, dosiądźmy działa z powrotem. Otwórzmy sobie tutaj. Jego mogę zabić? O, mogę, nawet muszę, bo tam jest skrzynka. Dobra, okej. Okay. Tu mamy Jayo. Jayo, jak trafimy, to ono się nie rozbije, na szczęście. O. Ale mamy tutaj Wirek i mamy kruczki. Czy tam wrony, czy nie wiem. Mamy jakieś śnieżne ptactwo. No, O, idealnie, dobra. Okej, więc teraz tak, przelećmy sobie tutaj na drugą stronę, dlatego że tam nie ma przejścia dalej. Dobra. I teraz tutaj dołem. Dobra. Aha! Uff, Boże, już myślałem, że będziemy musieli się wrócić na działo. Nam to szczerze nie kazano. Weźmy sobie kaczuszkę i tutaj mamy schodki ukryte. Ale najpierw zbierzmy sobie tutaj to, co mamy na lodowisku. Okej. Okay. No to jest ciężkie właśnie. Żeby się uchronić przed tym dynamitem. Dobra, okej, okay, teraz tak, wbijmy się tutaj. Dobra, zdążyłem. Mamy Jayko, Maynard.
O, jest życie tam z tyłu. Dobra. Okej, okay, więc teraz tak. Uop. Chodźmy tutaj. Tutaj za tym lodem, za tą ścianą lodową, będzie misja, której nie cierpię. Tylko jest to misja z baletnicą, której trzeba będzie chronić. Ona będzie miała swój występ, swój pokaz taneczny. I będą nosorogi, które będą chciały jej przeszkodzić w tym. Mogę tych zabić? Mogę! Uuu, mięsa matnie. Spoczko. I tak, słuchajcie, będziemy musieli na live'ie pozdobywać resztę trofeów, dlatego że ja nie wiem, nie przeglądałem listy, za co one są. Także wiecie. O, ptaszyska. Chodź ta. A, niżej. O, jest trafiony. Chodź tu. Yeah. Dobra, teraz tak, przelećmy sobie tutaj na, na ten podest. Skrzyneczka. Dobra, mamy to. Teraz tak, stąd musimy wrócić z powrotem na lód. Jest kaczka, ale teraz też powinna być jeszcze jedna, żeby już... O, jest, żeby poprawić Sparksowi życie. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy może... No, zejdź. No, Harlko! To może stąd. O, dobra. Zbieraj Sparks. Mamy same zielone tutaj, widzę. Od dynamitów. Oho. Dobra, byłem szybszy. Uff. I tutaj jest portal wyjściowy. Poustawiałem rano lodowe bloki, żeby Bob nie miał szans dotrzeć do przerębla pierwszy. Jeśli chcesz sprawdzić, jak się z niego łowi, pożyczę ci swój sprzęt. Chat. Okej. Przy okazji, nasza gondola jest zawsze do twojej dyspozycji. Gondola. Gondola? To jest gondola. Gondola to nie jest bardziej coś... jak balon? Chyba tak. Chociaż nie wiem. Mniejsza o to. Dobra. Mamy tutaj kolejny wir. Tak, dokładnie. Oraz ptactwo. Hashtag nie dla głębi, hashtag. Tak blisko. O, dobra, teraz piekło. Tu jest jeszcze jedno. O, jak ona lata, ta gondolka. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy sobie teraz tutaj. Tu będzie ta część, którą widzieliśmy wcześniej, którą odblokowaliśmy. O! Tutaj byliśmy wcześniej już. Którą odblokowaliśmy sobie, uturowaliśmy armatą. O, jest Jayo. Dobra, 19. Spoko. Okej. Okay. Mamy kolejny Jayo. Reese. Jak te ciasteczka takie, te czekoladki z masłem orzechowym. Boże, jakie one są dobre. Uff. Dobra. 39. Rozejrzyjmy się. Nie, nic więcej tutaj już nie ma. Musimy się wrócić. Uff. Może jak dobrze. Okej. Okay. Więc teraz tak. Przy wyjściu z poziomu była jeszcze jedna odnoga. Schodkami na dół. Gdzie znajduje się kolejna misja. Ale najpierw udamy się na misję z baletnicą, już miejmy ją za sobą. Dobra. O, bankier! No tak, zapomniałem, że on nam to otworzy. Oczywiście za drobną opłatą. Zapraszam, Spyro! Za tymi drzwiami skrywa się najlepszy show wszechświata! Zgadza się! Tańce na lodzie! Akurat mam bilety na cały sezon, ale musisz się szybko decydować! No dobrze, jasne, raz się żyje. Zawsze wiedziałem, że kulturalny z ciebie smok. 500. No śmiało, pokaz zaraz się zaczyna. Dobra, wbijamy, słuchajcie. Jest nasza balerina. A ta muzyczka, o tak. Dziś wieczorem ma się odbyć mój pokaz tańca na lodzie, ale hokeiści wszystko psują. Nancy. Pojawiają się za każdym razem, gdy próbuję rozpocząć układ i obijają mnie kijami.
O, bardzo chciałabym znaleźć partnera. Kogoś odważnego, silnego, przystojnego i fioletowego. Kto zionie ogniem. No dobra. Możesz mi podszlifować mój taniec na lodzie? Nieokrzesani hokeiści okupują tafle, a ja tak bardzo chcę ćwiczyć. Obraniamy ją. Jazda! Okej. Jest teraz tak. Musimy się rozglądać, który hokeista akurat się zbliża, bo jeśli przywali kijem, to jest po nas. Powiem wam, że można obracać kamerę, co jest dużo prostsze, dlatego że w oryginale było tak, że mieliśmy widok tylko od góry. Trzeba było jej tak pilnować i nie było wiadomo, z której strony ten hokeista może nadjechać. Także to jest dużo prostsze w tym momencie. Już nie chcę mówić hop, bo jeszcze nam się nie uda i co będzie. Ło! Dobra, teraz ten z góry. O nie! Najpierw ten... tutaj. To nic, wyglądało strasznie, ale nie bolało. Spróbujmy jeszcze raz. Tak. Dzięki, jazda! Jedziemy, okej. Tańcuj! Dobra, teraz ten. A, i ten był pierwszy. Niż ten na górze. Wiecie, to była taka podpuszka. Łup! Yeah! Udało się. Udało się! To był mój najlepszy występ. Jak się róże posypały. Chyba nie był nim zachwycony. Zamiast różą rzucił we mnie jajem. Proszę, weź je sobie. Serenity! Okej. Okay. Te teksty są fajne, naprawdę. Podobają mi się te dialogi. Może na następnych igrzyskach wystartujemy w duecie? Może. Dobrze, więc słuchajcie, wracając z powrotem, poszło szybko i całkiem przyjemnie. Myślę, że nie ma co się obawiać. Sam muszę się śpieszyć. Jestem w jury wieczornego pokazu. No a raczej, no nie sądzę, żeby on rzucił w nas jajem. On jest po stronie czarownicy. Zauważyłem, że misje te, których nie lubiłem w oryginale, może nawet nie, że nie lubiłem, tylko były ciężkie, są tutaj dużo prostsze. Dobra. Teraz tak, mamy tutaj dwóch jajcarzy, których musimy dorwać. Powiem wam tak. Jest bardzo fajny sposób, aby dorwać tego czerwonego wcześniej. Aczkolwiek tego nie zrobimy. Można byłoby do niego tam wlecieć, on się wtedy nie rusza, po prostu go dmuchnąć i jajo byłoby nasze. No, ale niestety żółtego trafiliśmy pierwszego. Oj! Dobra, czerwony jest szybszy. Chyba. Albo może i nie. To jest jakoś prostsze. Ej, serio, totalnie. Pamiętam, że w oryginale można było się z nimi ganiać w kółko i w kółko i w kółko i nie można było ich w ogóle dogonić. 6 na 6 jaj. Dobra, więc tak, zostały nam teraz gemy, które zazwyczaj zbierałem najpierw, dlatego że z jajcarzami męczyłem się najbardziej. A ominąłem jedną rzecz, już widziałem. Więc się tam wróćmy. Tutaj do środka, do tunelu. O tu. Pyk. A. Halko! Dobra, to może zróbmy to tak. Dobra, okej, okay, teraz się udało. Dobra, tutaj była skrzyneczka ogólnie, którą już żeśmy rozwalili od razu. I teraz tak, zatrzymajmy się na chwilę. Gdzieś. Jak nie na dole. Na dole. Tu jest wejście. I tutaj mamy wirek, który poprowadzi nas na najwyższą wieżę, tutaj na tym poziomie, na tej części. O,
i lecimy tutaj na szczyt. To jest chyba ten tytułowy lodowy szczyt, tak mi się wydaje. Wszystkie 500 na 500, wszystko. Oprócz jednej rzeczy, słuchajcie, tutaj jest punkt umiejętności. Właśnie za to, aby stanąć na tym piedestale. Dokładnie tak. Super. Więc myślę, że możemy już wyjść z tego poziomu, ukończyliśmy go w 100%. Także wychodzimy strasznie szybko, powiem wam, naprawdę. Zadziwiająco szybko. I ja tutaj zazwyczaj spędzałem 5 minut minimalnie. W sensie na tej części akurat z tymi jajcarzami. Totalnie ułatwili to. No ale cóż. Chodzi o to, żeby dzieciaki teraz miały frajdę, albo nie wiem. Raczej nie sądzę, żeby mój skill urósł, więc wiecie, no. 400... Nie, 500 gemów tutaj było, 500. No tak, tak jak wam mówiłem, o 100 więcej niż na poprzednich poziomach. I dodatkowo 6 jaj, 1 punkt umiejętności i tam chyba 2 życia, mi się wydaje. Wracamy do ogrodów południa. I tym, jakże optymistycznym akcentem, będziemy sobie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Wiecie dokładnie, o co chodzi. Ja wam życzę miłej niedzieli. Odpoczywajcie w spokoju, trzymajcie się i pa, pa.